Witam Państwa na kolejnym filmie z cyklu Niebocentryzmu. Dzisiaj jesteśmy w takiej dość ciekawej scenerii. Jest to słynny domek na wzgórzu w Krzyżowej. Jest to posiadłość, dawna posiadłość. Hrabiostwa Moltke, tak można powiedzieć, tutaj szukałem słowa, hrabiostwa von Moltke. Ale tutaj przyjechaliśmy, no chciałem tutaj koledze pokazać pewne rzeczy. Jest to związane z tym filmem, który zrobię w przyszłości, bo chociaż teraz mam już go nagrany, ale jest dość ciekawy taki film historyczny odnośnie tego miejsca. Natomiast dzisiaj tutaj mam kolegę. To, można powiedzieć, mój współpracownik w temacie. Tutaj spowodował inne zainteresowanie, nie tylko takie techniczne jak moje, tematem niebocentryzmu. On poszedł jakby inną drogą. W poprzednim filmie ktoś zainteresował się z punktu widzenia energii Orgonu, a dzisiaj mamy zupełnie inny temat. Znaczy, ja wiem, to jest dalej niebocentryzm, tylko odpowiada na pytanie, co było przed potopem. Pewnie się Państwo zorientowali, że moje filmy historyczne dotyczyły tego, co było po potopie. Ale tutaj kolega właśnie zainteresował się niebocentryzmem z punktu widzenia drzew Edenu. Właśnie, czy takie drzewa, czy jakieś świadectwo tego Edenu, który kiedyś był, czy te drzewa istnieją? I jakie to są świadectwa. My oczywiście będziemy mieli tutaj całą grafikę, bardzo bogatą i chyba film będzie dość długi, ale strasznie ciekawy. Wywróci nam tutaj całkowitą wiedzę na temat przedpotopu, bo praktycznie przed potopem to tak nie wiadomo jak było, ale niestety zobaczymy, chociażby z mojego punktu widzenia zobaczyłem jedną grafikę i było po temacie. Od razu wszystko zrozumiałem, nawet Księgę Daniela. I teraz mam tutaj do Ciebie pytanie. To jest Pan Grzegorz. Witam. No i teraz tak, Grzegorzu, powiedz nam, co spowodowało, że zainteresowałeś się tematem tej, z punktu widzenia fizycznego i tego, co było przed potopem. Punkt fizyczny to wiadomo, to wszystko się opiera o to, co mówi dzisiejsza nauka. Jak ktoś bada temat na przykład zdjęć pokazywanych przez NASA i tłumaczenie jak wygląda prawdziwy kosmos, to wtedy zaczyna doszukiwać się tej prawdy i albo szuka wyjaśnienia u takich ludzi, którzy zakładają takie organizacje, albo szuka na własną rękę całkiem z innych źródeł, na przykład z źródeł pisanych jak Biblia czy jakieś księgi starożytne. A za tym, oprócz samej nauki, co do niebocentryzmu, zaświadczają nam różne rzeczy, które są artefaktami natury biologicznej. Tak jak na przykład z kamieniny. Z kamieniny nam pokazują, że kiedyś świat był całkowicie organiczny. I co to znaczy? To znaczy, że biologia organiczna, czyli czego nie było? Nie było na pewno nie było skał, bo skały są wynikiem po prostu organizmy biologiczne, roślinne przede wszystkim, kiedy są w wodzie, a potop był, wiadomo, to one zaczynają kamienić. Po prostu skamielina się z tego zrobi. I świat wcześniej przedpotopowy nie posiadał w ogóle żadnych skał, nie było żadnych gór. A co było? Była sama roślinność. No tak. Sama roślinność to... No drzewa jakie były? Drzewa, właśnie te drzewa Edenu. Drzewa Edenu, mamy na to oczywiście dowody, są to też skamieniny. Bardzo potężne drzewa, które dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego ogromu, jakie stanowiły. Dzisiejsze drzewa
są też tak jakby opisane w Biblii, jest parę takich fragmentów, które dzisiejsze nasze drzewa Biblia nazywa drzewami polnymi, polnymi, tak? A drzewa Edenu to całkiem coś innego. Mamy, wiadomo, z pierwszej księgi biblijnej drzewa, które jedno było drzewem drzewa poznania i dobra i złego, i jedno drzewo żywota na przykład. I to były drzewa, które sięgały nieba. No właśnie, jakiego nieba? 100 kilometrów? Prawdopodobnie takie wysokie. Do takiej właśnie wysokości. Wysokości? Tak. Do takiej wysokości prawdopodobnie sięgały, bo z kamieniny, które pozostały na ziemi, można obliczyć po prostu z samego pnia tego drzewa, które skamieniało, wysokość, jaka była. I no, ta wysokość sięgała nieba. To były drzewa, po których ludzie mogli się wspinać i szukać kontaktu z Bogiem. Widzieć. Dobra, w porządku. Czyli takie były gigantyczne drzewa. Wcześniej mi pokazywałeś wersety z księgi Ezechiela, które mówią o drzewach Edenu i drzewach polnych. Polnych. O, drzewa. Uwaga, bardzo ważne. I teraz powiedz mi, co z tymi gigantycznymi drzewami przed potopem się stało? Bo zaraz, ja tak przepraszam, my zaraz dojdziemy do grafik i tutaj poświęcimy dość dużo czasu. To jest tylko wstęp. Ale my tu chcemy Państwa zainteresować, że to jest po prostu no, temat wywrotka, co było przed potopem, bo tutaj żeśmy nie sięgali jeszcze w niebocentryzmie. Ale teraz właśnie powiedz mi, tak? Drzewa te zostały... Co z nimi się stało? Zostały ścięte. Te gigantyczne drzewa. Tak. To one... Na ziemi teraz one wyglądają jakby były pościnane po prostu. Jakby ktoś do tego przyłożył jakiś topór albo po prostu piłę. Jakąś super piłę, która przecięłaby na przestrzeni, na jakiej średnicy? Nawet do 60 km niektóre drzewa miały. Na przypodstawie, tak jak pieniek się mierzy, to tak no, czyli na taką szerokość. 60 km średnicy takiego drzewa przedpotopowego. Tak. Uwaga, ile to? 60 km. 60 km. 60, nawet takie dochodzą, nawet takie tak. Mamy. My zaraz zobaczymy to wszystko na artefaktach. Także chwila cierpliwości. Teraz tak, zostały ścięte. No to zaraz powstaje pytanie, kto ściął, dlaczego ściął. Jeszcze tylko dla zainteresowania. Zadam takie pytanie, bo zaraz musimy do tej grafiki przejść, bo zaraz będzie pusta gadka. Ale jak Państwo zobaczą, to jest, wiecie co, zawsze grafika to jest zamiennik tysiąca słów. I teraz tak, ja tylko dla zainteresowania zapytam, dobrze, ścieli, dobra, w porządku. Teraz mam temat tak, widzisz, wyleciało mi z głowy, ale nic nie szkodzi. I teraz tak, jak już mamy, powiedzmy, te wielkie, mamy ścięte drzewa i tak dalej, a więc one zostały ścięte. Dobra, kto je ściął? To posłańcy Boży. Tak, wysłannicy Boży, archaniołowie, to nie byle jakie istoty, o bardzo potężnej mocy, zeszli na ziemię i ucięli kontakt ziemi z niebem, bo te one... Przez ścięcie tych drzew, bo one właśnie były tą formą kontaktu. My żyliśmy pod tymi drzewami, byliśmy Adamici. Adamici byli wyłącznie istotami, które były stworzone z ziemi i dla ziemi miały istnieć i pilnować, wiecznie. Tak, wiecznie i pilnować całego ogrodu, świętego ogrodu Eden. W porządku, teraz tak, teraz wiecie co, zrobimy taki przeskok, ale zaraz nam ten sens tutaj się wyłapie, jak my powiemy o jednej rzeczy. Powiemy o jednej rzeczy dotyczącej, dlaczego budowano Wieżę Babel. Tutaj Wieżę Babel, ja tylko chwilę tutaj zaraz powiem. Otóż Wieżę Babel tutaj ja w filmach historycznych przewaliłem po prostu cały ten temat Wieży Babel. Dokładnie
to jest w pismach aramejskich wieża Babel, bo normalnie to w Septuagincie się nazywa pomieszanie. Ale teraz my się tylko wąskim takim akcentem tutaj zajmiemy, który dotyczy, dlaczego zbudowano, znaczy zaczęto budować tą wieżę. Czyli mamy przed potopem gigant drzewa, które sięgały het, bardzo wysoko. Praktycznie służyły do kontaktu, nie? Tak, tak. Do kontaktu, do powiedzmy czerpania energii. Też, tak, oczywiście. Tak. Dobrze. I teraz mieliśmy te, i teraz później zostaną ścięte. Dobrze, czyli ludzkość jest odcięta. Tak? Mamy te. I teraz po potopie budowano co? Na wzór tych drzew, tych tak. wysokości, zaczęto budować wieżę Babel, aby właśnie się dostać do nieba, do energii. Skracając sobie tą, do tej energii, skracając sobie tą drogę, po prostu nieformalnie, no bo kiedyś to było tak zaplanowane, że człowiek mógł pójść na to drzewo na górze, na górę Bożą, bo to chodziło, kiedyś nie było skał, nie było gór, tak jak dzisiaj mamy skaliste góry, tylko na górze, górę Bożą, to znaczyło, że wchodzi się na wysokość niebiańską, tak. wyżej to chodziło o tego Boga i tam czerpało się z tych drzew, pozyskiwało się czyste, powiedzmy, liście, które dawały wieczny żywot, tak. To był dar od Boga, ale tam chodziło, że ludzie, którzy się karmili tym, no to czuli się niebowzięci, można tak powiedzieć. I teraz tak, ci, którzy budowali wieżę Babel, chcieli osiągnąć ten stan, ten sam stan euforii z tego życia wiecznego, chcieli się tam dostać, bo wiedzieli, że na tej wysokości tam są pola magnetyczne, pola ziemskie, biopola, które właśnie dawały tą możliwość przedłużania sobie życia i mieć po prostu władzę. A ten, kto żyje wiecznie, może tą władzę wiecznie utrzymywać. To pole u góry oczywiście jest napędzane z wysokości, z centrum i przypuszcza się oczywiście, że wcześniej przed potopem, mogę powiedzieć, słońca nie było. Dobrze, tak. Ziemia tworzyła twór doskonały i ten twór doskonały tworzył świątynię Bożą. Była nieskalana, doskonała w swoim akcie stwórczym. I to zostało zmienione, dlatego że przyszło odstępstwo. Czyli odcięcie od energii, inaczej mówiąc. Odstępstwo, odcięcie od siatki energetycznej. Tak, przez kłamstwo, które... Czyli to już kłam, w tym momencie brak harmonii. Oczywiście, to została właśnie zachwiana ta harmonia. Upadli aniołowie, zwłaszcza tam, tak się ogólnie mówi, anioł, archanioł, Lucyfer, czy diabeł potem tam. Potocznie. Ale była taka grupa istot bożych, którzy mieszkali właśnie tam w tym centrum, tam w kosmosie. W Pałacu Boga. Tak. W Pałacu Boga mieszkały. I one odstąpiły od tego mieszkania i istoty te duchowe zeszły na ziemię. I oczywiście namieszały tutaj, a bo tak miało nie być, bo istoty duchowe, ich mieszkanie jest w wymiarze duchowym u Boga. A one namieszały w wymiarze człowieka i przez to zostało wszystko odcięte. Bo człowiek się na to zgodził. Dał przyzwolenie. Dobrze. Czyli my przejdziemy do grafik, ale co chcemy jeszcze powiedzieć? Apokalipsa. Tak, mamy jeszcze Apokalipsę. Mamy tutaj szereg wersetów. Ale co jeszcze tutaj chcę powiedzieć ciekawego? Tutaj gwoli ciekawości zrobiliśmy takie doświadczenie, bo tutaj jesteśmy w Krzyżowej i byliśmy w takim jednym miejscu, gdzie jest dużo takich stędów, gablot i mogliśmy na takiej fajnej gablocie zrobić doświadczenie, jak wygląda promiennik słońca. Ponieważ jak to wygląda i zobaczycie zdjęcia, które zostały zrobione i też to po Państwu pokażemy i to w sumie będzie najlepsze tutaj w sumie ta część graficzna, wersetowa, bo wiemy, że no słuchajcie, Biblia Biblią, ale ona została powiedzmy
przerobiona z polskich wet, to tak dla przypomnienia, jednakże resztki musiały zostać prawdy w niej i właśnie w tych resztkach będziemy grzebać, ale te resztki są prawdą. To jest najciekawsze. I dlatego my możemy zbierać wszystko do kupy. I teraz, co jeszcze chciałem tutaj na zakończenie tego wstępu powiedzieć. Co właśnie, jak ty widzisz tutaj rolę niebocentryzmu w wyjaśnieniu kwestii przedpotopowych? Rola niebocentryzmu w kwestiach przedpotopowych. Chodzi o to, że Ziemia kiedyś po prostu wyglądała tak jak żywa komórka. O. I centrum tej komórki to dzisiaj mamy to obrotowe niebo. Tam jest cały mechanizm zachowany do dzisiaj. Z tym, że kiedyś to obrotowe niebo stanowiło centrum sił życiowych tej komórki i ono przyświecało całej Ziemi, całej ścianie ziemskiej. I tego wnętrza. I tak było na początku. I Apokalipsa mówi też na samym końcu, że powróci się ten stan, który był kiedyś, przed potopem, przed upadkiem człowieka. Czyli wróci się. Dlatego, że w świątyni Bożej, tak jest opis o Apokalipsie, jest zapisane, że już w tej odnowionej świątyni, tym mieszkaniu, które zostało tam przygotowane, nie będzie ani słońca, ani księżyca, aby nam przyświecał, więc zostaje tylko baranek Boży, a tym barankiem Bożym jest Chrystus, który tam siedzi na tronie Bożym. Chrystus stanowi władzę Boga Najwyższego. No dobrze, w porządku. Czyli my to wszystko zobaczymy, co tutaj było mówione w grafikach i jeszcze raz Państwu omówimy, ponieważ no, materiał jest frapujący. Ja zapraszam do grafik i tam już będziemy już kontynuować, ponieważ będziemy widzieć oko. No słuchajcie, nasze oko to nic innego jak symbol niebocentryzmu. No, wystarczy, popatrzcie w lustrze, przypatrzcie się własnemu oku. Tu słuchajcie, w tym momencie kiedyś patrzyliśmy na arbuza? Tak, patrzyliśmy na arbuza. Patrzyliśmy, jak wygląda arbuz? Patrzyliśmy na wszystkie owoce, które są na ziemi. To ważne jest, bo Biblia mówi o owocach. I to nie tylko o tych owocach uczynków, ale to chodzi też o owoce, które wydają drzewa. I ważne jest, żeby się przyjrzeć temu, jak one są zbudowane. Wszystko jest, ten zapis aktu stworzenia jest w środku. Tak. Wszystko jest w środku. Wszystko jest w środku, tak. Życie. Nic na zewnątrz. Czy to nasiona, czy... Tak jest. Wszystko jest w środku. Nawet w jajku mamy środek. Mamy i źródło życia. Źródło życia. W jajku jeszcze mamy dwa środowiska. Jest na przykład żółtko ma swoje środowisko, a białko jajka ma swoje środowisko. I jest ściana też przy tym. Ściana, jest skorupka. Czyli tak. Widzimy, jakie to są przykłady, które potwierdzają dodatkowo mechanizm techniczny. Czyli ten geodezyjno-pomiarowo-optyczny. Tak. O właśnie. Ale już... wystarczy dobrego rozmów. Teraz zapraszam do grafik.